hodowany. Reklamują piłkarze Znicza, że źle wyrzucił aut hodowany. Gramy jednak wciąż, Hrabąż przed polem karnym do Parobczyka, Parobczyk w polu karnym, Traore niepotrzebnie chyba tam wpakował mu się w tą akcję, no i jest szansa na kolejną kontrę dla Znicza. Bartosz Żurek w środku pola, Żurek na prawą stronę do Grudniewskiego, Grudniewski idzie mu tutaj, Grudniewski do środka, Grudniewski 3-0 dla Znicza Pruszków. Karol Grudniewski po długim słupku, piłka jeszcze rykoszetem odbiła się od Mariusza Kukiełki. No i mamy 3-0, dramat siarki Tarnobrzeg jeszcze leży tam na murawie, na połowie Znicza Pruszków chyba Rafał Parobczyk, nie, to Dariusz Frankiewicz. No i dramat, siarka przegrywa już w Pruszkowie 3-0. Przepraszamy za problemy techniczne, które mieliśmy w tej pierwszej połowie. Jesteśmy teraz na YouTubie, jesteśmy na transmisji YouTube'owej. No i niestety 3-0 dla Znicza Pruszków. Znicz praktycznie zrobił w tym spotkaniu 3 akcje i strzelił 3 gole. Siarkowcy w szoku, siarkowcy w amoku, nie wiedzą za bardzo, co się dzieje. Pechowa trochę ta bramka, no bo po raz kolejny poszła kontra zawodników Znicza Pruszków. Uderzał Karol Grudniewski, który zszedł do środka. Piłka jeszcze rykoszetem odbiła się od Mariusza Kukiełki. Zmyliła trochę Artura Melona. Piłka złapała takiej rotacji, trochę wysokości. No i Melon nie był w stanie już interweniować po długim słupku. Grudniewski na 3-0 w 29 minucie spotkania. Oczywiście nie takie powroty widział futbol, no ale tutaj będzie już bardzo ciężko zawodnicom siarki, nawet na uzyskanie remisu, nie mówiąc już o zwycięstwie w tym spotkaniu. Dobrze, teraz Frankiewicz, pada na murawie Żurek, żółta kartka dla Frankiewicza, no nie wiem, agresywnie zagrał Dariusz Frankiewicz, ale po prostu impetem wpadł w Bartosza Żurka, który jest jednak trochę mikrem zawodnikiem. Zawodnicy Znicza tutaj reklamują, że powinna być czerwona kartka, tylko żółta kartka. Delikatne przepychanki. Marcin Truszkowski tam jeszcze podbiegł do Żurka, coś mu wytłumaczyć. Dobra praca tutaj, myślę, zawodników Znicza Pruszków, że wywarli presję na arbitrze, żeby ten dał tą kartkę, żeby dał nawet czerwoną kartkę, no ale myślę, że sędzia zachował się racjonalnie, że tylko żółta kartka dla Dariusza Frankiewicza. Bartosz Żurek już wstaje, już chyba wszystko ok, dostał trochę w plecy, no. Zderzenie z Dariuszem Frankiewiczem na pewno nie należy do przyjemnych. On jest znany z tego, że to jest taki buldog drugoligowych boisk, bardzo agresywny, bardzo twardy zawodnik i z nim pojedynek bark w bark, mimo że on nie jest naprawdę dużego wzrostu, wygrać ciężko. Już przy piłce Daniel Nawrocki, zdobywca 2 bramek, tej na 1 i na 2-0. Będzie rzut wolny, kolejna szansa dla Znicza Pruszków. Jesteśmy na transmisji YouTube'owej, na kanale PT Sportowa na YouTube. Nawrocki, dośrodkowanie mocne w pole karne, dobrze ustawiony Melon, przepchnięty tam jeszcze przez Arkadiusza Jędrycha i rzut wolny dla siarki, już szybko siarkowcy wznawiają. Łukasz Nadolski ma dużo miejsca, może podłączy się do akcji. Parobczyk, Parobczyk sam, niepotrzebnie chyba i teraz brzydki faul Parobczyka, no trochę bez sensu Parobczyk wykonał taki wślizg, nie miał szansy odzyskać piłki, no i poszedł właśnie na żółtą kartkę. Uznał sędzia Konrad Aluszyk, że to był faul na żółty kartonik. Całkowicie się z nim zgadzam. Bezsensowne zachowanie niedoświadczonego zawodnika siarki, byłego gracza m.in. młodzieżowych grup Legii Warszawa. Jesteśmy po prawej stronie na połowie siarki. Michał Kucharski, jak na razie bardzo dobre zawody tego zawodnika. To co już mówiłem, radzi sobie świetnie i z Przemysławem Oziębałą i z Karolem Hodowanym. No nie do przejścia jak na razie ta prawa strona Znicza przez zawodników siarki. Truszkowski w środku pola. Hrabąż czy szukał Oziębały? Niedokładnie jednak Hrabąż. Jeszcze poprawka główką. Jest tutaj Paweł Tomczyk i Januszewski. Przewraca się Frankiewicz. Gramy dalej, pokazuje sędzia Konrad Aluszyk.
Bielak na Banaszewskiego, przy nim Nadolski. Dobrze, Łukasz Nadolski. Frankiewicz walczy o piłkę z Januszewskim. Tym razem przewraca się Frankiewicz. No i już szybko Siarkowcy. Chrabąszcz do Truszkowskiego. Marcin Truszkowski jest na lewej stronie. Hodowany. Karol Hodowany ma trochę miejsca. Schodzi do środka, no ale nie ma za bardzo z kim grać. Hodowany prostopadle do Traore. Traore jest już w polu karnym. Przy nim Niewulis. Traore jednak świetnie. Andrzej Niewulis sam się tak naprawdę zgubił. Mamadów Traore w tej akcji. Teraz dobrze wyprzedził Mariusz Kukiełka i Siarkowcy znów przy piłce. Stefanik do Nadolskiego. Nadolski. Wraca piłka do Marcina Stefanika. Stefanik szuka teraz Truszkowskiego. Truszkowski dobrze atakowany przez Arkadiusza Jędrycha. No i na aut sam wykopuje piłkę Marcin Truszkowski po tym dobrym, agresywnym wejściu Jędrycha. Wciąż 3-0. 35. minuta spotkania w Pruszkowie. Dużo emocji już w tej pierwszej połowie. Trzy bramki widzieliśmy na stadionie w Pruszkowie. Kucharski. Do niego podbiega Oziębała. Jest Bartosz Żurek. Żurek mija Oziębałę. Oziębała jeszcze powalczył, ale wciąż przy piłce Żurek. Prostopadle do Grudniewskiego. Grudniewski był jednak na spalonym. Nie będzie czwartej bramki dla Znicza. Oziębała, może teraz pokaże coś ten zawodnik, były zawodnik m.in. Widzewa czy Górnika Zabrze. Jak na razie nie pokazał tutaj na stadionie w Pruszkowie tych ekstraklasowych umiejętności. Melon do Stefanika. Frankiewicz. Frankiewicz szuka Nadolskiego, ale za daleko poszukał prawego obrońcy Frankiewicz. No i kolejny out dla Znicza. W takiej sytuacji, jeżeli ten mecz zakończy się zwycięstwem Znicza Pruszków, no to Znicz będzie miał 34 punkty, awansuje na 5. miejsce w tabeli. Siarkowcy pozostaną na 10. pozycji. Wtedy do miejsca numer 3, które gwarantuje awans do pierwszej ligi, będą tracić już 8 punktów, a więc naprawdę w trudnej sytuacji już mogą Siarkowcy znaleźć się po tym spotkaniu. Ale zobaczymy, nie skreślajmy jeszcze szans podopiecznych Ryszarda Kuźmy. Faulowany teraz Traore przez Tomczyka, no i będzie rzut wolny dla gości. Chyba na gwizdek będziemy grali, pokazuje sędzia. Odmierzył 9 metrów Konrad Aluszyk. I już przy piłce i Dariusz Frankiewicz i Marcin Truszkowski. Na pewno lewą nogą będzie dośrodkowywać Truszkowski. Jest już w polu karnym Stefanik. Jest Traore, Kukiełka teraz na sprincie wchodzi w pole karne. Frankiewicz dośrodkowuje. Wybija jednak Arkadiusz Jędrych. I Kucharski na... out. Jeszcze udało się Kucharskiemu zmieścić tą piłkę w boisku tak, żeby wyszła na out. Już Kodowany ma futbolówkę w rękach. Karol Hodowany, wrzut w pole karne na Traore, jest przy nim Jędrych. Walka tutaj w polu karnym, no i wyjaśniona sytuacja przez obrońców Znicza Pruszków. Jak na razie no nie ma pożytku z Mamadou Traore. Stara się oczywiście ten napastnik Siarki walczyć tam z tymi rosłymi Andrzejem Niewulisem i Arkadiuszem Jędrychem. Na razie zdecydowanie przegrywa tą walkę. Out do Truszkowskiego. Jest Traore. Traore starał się zagrać do Truszkowskiego. Niedokładnie. Jeszcze Frankiewicz do Chrabąszcza. Chrabąszcz, przerzut na prawą stronę do Parobczyka, dobrze idzie na obieg Nadolski, nie zrozumieli się trochę Siarkowcy. Nadolski lewą nogą w pole karne przerzuca jednak po raz kolejny Łukasz Nadolski, nie zamykał tam na długim słupku tej akcji. Przemysław Oziębała trochę za bardzo do środka zszedł skrzydłowy Siarki, no i znów od bramki rozpocznie Michał Bigajski w 38 minucie spotkania. Zastanawia się zapewne Ryszard Kuźma już, co powie swoim zawodnikom w szatni, co zrobić, jakie zmiany tutaj przeprowadzić w tym spotkaniu, żeby coś jeszcze tutaj po przerwie osiągnąć. Mają na ławce piłkarze Siarki naprawdę ciekawych zawodników, którzy mogą tutaj coś wnieść do gry. Jest Filip Rajewacz, o którym mówiłem, nowy nabytek Siarki Serb. Jest Jakub Więcek, który grał dużo spotkań w tej pierwszej rundzie. Jest też Robert Kwastek, który był w Ekstraklasie w Ruchu Chorzów, czy rewelacyjnie radził sobie w pierwszoligowym Dolkanie Ząbkiem. Zobaczymy, co wymyśli Ryszard Kuźma. Na razie jeszcze kilka minut do zakończenia tej pierwszej połowy. Jesteśmy na połowie Znicza. Frankiewicz faulowany przez Tomczyka. Kolejny rzut wolny dla Siarki. Szybko hodowany do Stefanika.
Teraz Hrabąszcz zwraca uwagę Hołdowanemu, żeby zostawił tą piłkę, że trzeba było rozegrać ten rzut wolny inaczej. Jest jednak piłka w pole karne. Traore przed polem karnym. Traore po długim rogu! Jest 3-1. Jest kontaktowa bramka dla Siarki Tarnobrzeg. No, muszę teraz posypać głowę popiołem, no bo mówiłem, że Traore jest bezproduktywny, nie daje nic za bardzo z siebie, ale teraz naprawdę świetnie zachował się napastnik Siarki Tarnobrzeg. Odwrócił się, był tyłem do bramki, odwrócił się, no i po długim rogu jak rasowy napastnik uderzył w futbolówkę ten 32-letni napastnik Siarki. 3-1 dla Znicza Pruszków. No i to zwiastuje nam, że jeszcze może emocje w tym spotkaniu będą tutaj na stadionie w Pruszkowie. Już Siarkowcy wysoko, agresywnie gubią się zawodnicy Znicza. No gdyby to jeszcze Siarka przed przerwą strzeliła gola na 3-2, kto wie. Druga połowa naprawdę iskrzyłoby w tej drugiej połowie. Przyjmują piłkę Siarkowcy, no ale Siarkowcy muszą uważać na Znicza, no bo tak jak mówiłem, 3 akcje, 3 bramki. Tak naprawdę ekipy gospodarzy, więc Siarkowcy tutaj nie mogą się rozluźnić, muszą ciągle uważać na te kontry, bardzo groźne kontry gospodarzy. Truszkowski głową do Traore, idzie mu na obieg Nadolski. Jest po prawej stronie Nadolski, wrzuca w pole karne, jest tam Oziębała. Przechodzi go jednak po raz kolejny piłka, no nie może coś ustawić się dobrze w tym polu karnym Oziębała. Ciągle przerzucają go te dośrodkowania Łukasza Nadolskiego. Żurek, ładne podanie do Grudniewskiego, wychodzi jednak Artur Melon i spokojnie łapie piłkę. 40 minuta, zaraz rozpocznie się 41 minuta spotkania. Traore cofnął się teraz po futbolówkę do środkowej strefy boiska. Nadolski, aktywny jak na razie w tym spotkaniu prawy obrońca Siarki. Zdecydowanie więcej daje drużynie niż po lewej stronie Karol Hodowany, który oczywiście biega po tej linii. Zostawia tutaj na boisku dużo zdrowia, no ale z przodu nie daje jednak dużo akcji ofensywnych. Kukiełka przerzuca właśnie do Nadolskiego. Nadolski do Frankiewicza. Frankiewicz przerzuca piłkę nad Banaszewskim do Nadolskiego. Nadolski jeszcze walczy o futbolówkę z Pielakiem i wyjaśnia Andrzej Niewulis. Teraz trochę w rugby pograli zawodnicy obu drużyn. Długie wykopy do góry. Ostatecznie aut dla Siarki. Stefanik. Do Kukiełki. Tak jak kiedyś jego tato, Józef Stefanik, do Mariusza Kukiełki. Hrabąszcz, mocny przerzut na prawo do Nadolskiego. Dobrze skleił piłkę były zawodnik Wisły Płock. Stefanik do Kukiełki, atakuje go agresywnie Daniel Nawrocki. Kukiełka z Melonem, dobrze rozklepali tutaj zawodnicy Siarki. Frankiewicz. Pokazuje się mu do gry Truszkowski, jest na lewej stronie Karol Hodowany. Hodowany do Oziębały, ładne zgranie piętką Oziębały, ale wybijają zawodnicy Znicza i dobrze tutaj ustawiony Mariusz Kukiełka, bo już za jego plecami był Karol Grudniewski. Kukiełka ma teraz trochę miejsca, żeby podejść z tą akcją, żeby trochę podbiec do przodu, zrobić przewagę. Truszkowski bardzo niedokładnie wybija w górę Marcin Truszkowski, nie ma tam faul ze strony Niewulisa. Frankiewicz walczy z Grudniewskim. I znów Mariusz Kukiełka. No i tak sobie na pewno wyobrażał powrót do Tarnobrzega Kukiełka, że już w pierwszej połowie linia obrony dowodzona przez niego straci 3 bramki. Za 2 minuty zakończy się czas regulaminowy. Zobaczymy, ile doliczy sędzia Konrad Aluszyk. No 4 bramki widzieliśmy, więc być może nawet 2 minuty dłużej będzie trwała ta pierwsza połowa spotkania. Chciał krótko grać Arkadiusz Jędrych z Bigajskim. Nie wybrał tego rozwiązania bramkarz Znicza i Bigajski. Długi wykop na prawą stronę. Tam już jest Żurek. Wyprzedza go Hodowany. Truszkowski walczy z Tomczykiem, wyprzedzony przez Tomczyka Truszkowski, jeszcze jednak Oziębała niedokładnie jednak przyjął piłkę. Oziębała, dużo niedokładności z obu stron teraz i Siarkowcy i Znicz nie mogą się utrzymać przy piłce. Nadolski do Stefanika. Kolejny długi wykop na Traore, Traore walczy z Pielakiem. Zostawia piłkę Frankiewiczowi, Traore jest Parobczyk. Parobczyk po raz kolejny idzie mu na obieg Nadolski, zauważył to Parobczyk, chciał cofnąć akcję właśnie na prawą stronę, faulowany był jednak przez Pielaka, no i będzie kolejny rzut wolny dla Siarki.
I tym razem chyba nie będzie gry krótkiej. Już w pole karne wędruje i Mariusz Kukiełka. Jest też Marcin Stefanik. Biegnie tam Łukasz Nadolski, a więc ci najbardziej rośli piłkarze siarki. Przy piłce za to Dariusz Frankiewicz. Lewą nogą będzie dośrodkowanie w pole karne Znicza. Frankiewicz za krótko jednak był tam przed polem karnym jeden z zawodników gospodarzy. Jeszcze Chrabąszcz. Chrabąszcz na długi słupek do piłkarza Znicza, do Kucharskiego. Do nikogo grał tak naprawdę Chrabąszcz. Jest szansa na kontrę. Jest tutaj Grudniewski. Dobrze Hodowany ustawił się jednak. Jeszcze walczy o piłkę z Grudniewskim. I bardzo dobrze tym razem Karol Hodowany. Hodowany po linii chciał poszukać Oziębały, ale po raz kolejny świetnie ustawiony Arkadiusz Jędrych. Żurek złapał piłkę przed linią boczną. Żurek na prawo do Grudniewskiego. Grudniewski przy nim Mariusz Kukiełka. Grudniewski i Kukiełka podbiega mu teraz do pomocy Karol Hodowany. Grudniewski znów do środka. Szukał tam w polu karnym Banaszewskiego. Niedokładnie jednak Karol Grudniewski. Paropczyk po linii do Traore. Świetnie wyprzedza Mateusz Pielak i tylko out dla siarkowców. Mariusz Kukiełka. Traore teraz bardzo dużo cofa się do środkowej strefy boiska. Może takie były zalecenia trenera Ryszarda Kuźmy, żeby zamieniał się miejscami z Marcinem Truszkowskim, żeby raz jeden był na szpicy, a raz jeden grał tam podwieszony gdzieś w środku pola. A może po prostu nie może doczekać się piłki napastnik siarki. Chrabąszcz. Do Nadolskiego. Dobrze jednak ustawiony Pielak i wyjaśnia tą sytuację zawodnik Znicza. Banaszewski teraz ściga się z Parobczykiem. Dobrze jednak zastawił go Parobczyk. Jest out dla siarki. Jedną minutę dłużej będzie trwała, co najmniej jedną minutę dłużej będzie trwała ta pierwsza połowa, więc jeszcze minutę mają zawodnicy siarki, żeby może jeszcze wyprowadzić jakiś atak na bramkę kontaktową. Jest Parobczyk. Nadolski na prawej stronie. Pada na murawę Nadolski, nie ma mowy jednak o rzucie wolnym. I Pielak, długa piłka gdzieś tam na Karola Grudniewskiego. Frankiewicz do środka. Stefanik szukał tam Truszkowskiego, jest jeszcze w środku pola Traore. Traore uderza z dystansu obok bramki Mamadou Traore, ale to była groźna akcja dla zawodników Starnobrzega. No i to chyba była ostatnia już szansa w tej pierwszej połowie. Zaraz Konrad Taluszyk zakończy tą pierwszą część meczu, w której widzieliśmy aż 4 bramki. 3-1 prowadzi Znicz Pruszków. Bardzo duże szanse na to, że wygrają to spotkanie zawodniczy Znicza są. 2 bramki zdobył Daniel Nawrocki, jedno trafienie dorzucił Karol Grudniewski, no ale Mamadou Traore jeszcze trochę nadziei dał kibicom siarki, że chociaż może remisem skończy się to spotkanie. My wracamy do transmisji po przerwie. 38 Karol Grudniewski i 38 Traore. Znicz siarka 3-1.
Przechodzi piłka Michała Bigajskiego i jeszcze świetnie interweniuje Arkadiusz Jędrych. Wybija futbolówkę, która zmierzała z linii bramkowej, zmierzała do bramki, wybija Arkadiusz Jędrych, no i nie ma drugiego gola dla Siarki. Jeszcze powalczył o piłkę jeden z zawodników Siarki, Frankiewicz pole karne. Przechodzi jednak futbolówka Traore. Dobrze to u drugą połowę zaczęli piłkarze Siarki, agresywnie, od razu ruszyli do gardła zawodnikom Znicza. Teraz Hodowany fauluje Żurka. Może szybko przypomnę składy, w jakich obie drużyny grają te spotkania. Znicz w bramce Michał Bigajski, 3 to Michał Kucharski, 8 Arkadiusz Jędrych, 4 Andrzej Niewulis, 5 Mateusz Pielak, 20 Paweł Tomczyk, Artur Januszewski numerem 17, 21 to Bartosz Żurek, 11 grał Daniel Nawrocki, to był zdobywca dwóch bramek w pierwszej połowie, został jednak zmieniony, w jego miejsce na boisku pokazał się Adam Krzanowski, ale może o tym za chwilkę, bo jest akcja Siarki. Po lewej stronie Rajewacz do Traore. Traore reklamują zagranie ręką, piłkarze Znicza nie ma jednak gwizdka. Frankiewicz prawą nogą, ale bardzo niecelnie piłka wychodzi na aut. Jeszcze na szybko skład Siarki w bramce z jedynką Artur Melon, 24 Łukasz Nadolski, z dziewiątką Marcin Stefanik, 26 teraz na środku obrony Bartosz Walencik, 25 to Karol Hodowany w pomocy z numerem 7 Dariusz Frankiewicz, z piątką Mariusz Kukiełka, numer 2 to Czesław Oziębała, z numerem 15 na lewym skrzydle Filip Rajewacz, 11 to Marcin Truszkowski na szpicy z 18 strzelec jednego gola dla Siarki jak na razie w tym spotkaniu, a więc Mamadou Traore, który teraz przewrócił się, nie ma jednak faulu, jest szansa na kontrę dla zawodników Znicza, dobrze jednak Karol Hodowany. Frankiewicz do Kukiełki. Kukiełka na prawą stronę do Nadolskiego. Nadolski, jest Oziębała. Oziębała chciał minąć Pielaka, ale dobrze ustawiony Mateusz Pielak. No i aut dla Znicza. Nie zgadza się z tą decyzją Oziębała. Tomczyk. Wciąż w piłce Tomczyk. Januszewski na Grudniewskiego. Dobrze jednak Walencik. Żurek do Grudniewskiego. Grudniewski wyprzedza Stefanika. Odzyskuje jednak futbolówkę Siarkowcy. Filip Rajewacz jak na razie 7 minut w barwach Siarki. Jego debiut w drużynie Siarkowców jak na razie jeszcze nie miał okazji, by być jakoś przy piłce, by pokazać się tutaj kibicom w Pruszkowie. Przywraca się Grudniewski, nie ma jednak faulu. Trwa walka tam przy linii bocznej. Małe spięcie Grudniewskiego teraz z Hodowanym. Sędzia Konrad Aluszyk musi uspokoić obu zawodników. Wydawało się po tej trzeciej bramce dla Znicza, no bo przypomnę, że Znicz szybko tutaj już objął prowadzenie 3-0, że Siarkowcy już się nie obudzą, już nie wrócą do tego spotkania, no ale ta bramka Mamadou Traore na 3-1 jeszcze trochę nadziei kibicom gości daje. Tymczasem rzut wolny dla Znicza, mocna wrzutka w pole karne, ale za mocna przerzucił całe pole karne jeden z zawodników gospodarzy, no i Artur Melon od bramki. Już szybko do Nadolskiego. Oziębała. Nadolski. Frankiewicz do Kukiełki. Pokazuje się do gry Mamadou Traore. Jeszcze przy piłce Traore. Do środka, do Kukiełki. Ma trochę miejsca Kukiełka, żeby zmienić stronę. Kukiełka właśnie do... No nie właśnie, nie wiadomo do kogo. Czy do Nadolskiego, czy do Oziębały. Niedokładne zagranie doświadczonego zawodnika Siarki, a tymczasem jest szansa na kontrę dla Znicza. Tomczyk na prawą stronę do Żurka. Żurek do Grudniewskiego. Grudniewski. Ładnie mija zawodników Siarki. Grudniewski prostopadle do Tomczyka. Tomczyk w polu karnym jeszcze wycofuje do Żurka. Żurek lewą nogą, mocna wrzutka na długi słupek, taki centrostrzał można powiedzieć, no ale mija i swoich partnerów Bartosz Żurek i bramka Artura Melona. Już wysoko podeszli zawodnicy Znicza, żeby nie pozwolić Melonowi grać krótko. Melon jednak wybiera Stefanika. Frankiewicz.
aktywny Dariusz Frankiewicz w środku pola. Pokazuje się do gry dużo partnerom. Truszkowski do Kukiełki. Kukiełka trochę za wolno osiębała, piłka wraca do Kukiełki. Siarkowcy teraz bardzo ofensywnie, czterech zawodników tam w linii ofensywnej. Rejewa, Traore, Truszkowski, Osiembała. Oni już praktycznie nie skupiają się na obronie i co? Jest rzut wolny. Filip Rajewa, czy pada tuż przed polem karnym, jest faulowany przez Andrzeja, przez Michała Kucharskiego. No i będzie bardzo groźna szansa dla Siarkowców, żeby w 56 minucie spotkania tutaj zdobyć tą bramkę kontaktową na 3-2. Już w polu karnym jest Stefanik, jest Nadolski, jest też bardzo wysoki Bartosz Walencik. Przed polem karnym także Mariusz Kukiełka. Wrócił się jako jedyny, stoi przed Arturem Melonem Karol Hodowany. Jest przy piłce Truszkowski. Truszkowski, uderzenie Truszkowskiego, ale to zbyt łatwy strzał, żeby Michał Bigajski był zaskoczony. Ładnie łapie piłkę w ręce bramkarznicza. Bielak. Bielak niedokładnie, wprost pod nogi Nadolskiego. On nie opanował jednak piłki, prawy obrońca Siarki. Bielak. Dobrze ustawiony Nadolski, Osiembała. Krótko sklepok z Truszkowskim, jeszcze przejmuje Osiembała do Rajewacza. Rajewacz, Frankiewicz, dobrze tam ruszyły Karol Hodowany. Frankiewicz zmienia jednak stronę, do Kukiełki. Kukiełka, niedokładnie z Frankiewiczem. Frankiewicz szeroko do Nadolskiego, ale fatalnie przyjął. Nie przyjął praktycznie piłki w obrońca Siarki. I ta czwórka, tak jak mówiłem, Truszkowski, Osiembała, Traore, Rajewacz, już praktycznie tylko skupiono na ofensywie. Kukiełka teraz szeroko szuka Rajewacza, niedokładnie jednak Mariusz Kukiełka. Stefanik już podłącza się do tej akcji. O ile w pierwszej połowie zawodnikom Znicza łatwo było skontrować Siarkę, no to teraz już bardzo łatwo będzie. Teraz Truszkowski, uderzenie głową. Za słabe jednak obok bramki Marcin Truszkowski. Teraz praktycznie, kiedy Siarkowcy atakują z tyłu, zostaje tylko albo Bartosz Walencik, albo Marcin Stefanik. I jednym zawodnikiem tak naprawdę bronią Siarkowcy dostępu do bramki, także kontry Znicza w drugiej połowie mogą być już zabójcze. Konrad Aluszyk teraz popędza bramkarza Znicza, Michała Bigajskiego, żeby szybciej wznawiał tą grę. Bigajski już wykopuje. Kukiełka walczy z Januszewskim. Starcie dwóch bardzo doświadczonych zawodników. Walencik przegrywa główkę z Grudniewskim. Jest Max Banaszewski. Banaszewski uderzał po drugim rogu, blokuje jednak to uderzenie Stefanik. No i pada teraz na murawę Bartosz Walencik. Chyba zderzyli się głowami z Grudniewskim. Łapie się za twarz zawodnik, obrońca Siarki. No jeżeli Walencik miałby zejść z boiska, no to już byłaby bardzo zła informacja dla Ryszarda Kuźmy, bo przypominam, Walencik pojawił się na murawie dopiero w drugiej części boiska. Już wstaje Walencik, jeszcze tam trzyma się za nos, odczuwa to starcie, zdarzenie głową z Grudniewskim, ale jest gotowy do gry obrońca Siarki. Rzut rożny dla Znicza. Max Banaszewski już w narożniku boiska. Banaszewski krótko przed pole karne do Tomczyka. Tomczyk uderza, blokuje jednak jeden z zawodników Siarki. Jeszcze Żurek lewą nogą do środkowania. Na drugim słupku zamykał tą akcję Andrzej Niewulis. Niedokładnie jednak obrońca Znicza uderza tą piłkę w kozioł. Starał się ją uderzyć Niewulis, ale za mocno ten kozioł był i piłka przeleciała obok bramki Artura Melona. 59. minuta spotkania, wciąż 3-1 dla Znicza. Kukiełka walczył z Krzanowskim, lepszy Kukiełka, Traore. Przeszkodzili sobie tam trochę, Osiembała z Traore, nie wiedzieli, który tę piłkę ma przejąć i nie przejął jej ostatecznie żaden. Jędrych, niedokładnie, teraz do Karola Grudniewskiego. To był Artur Januszewski. Stefanik. Wciąż przy linii obaj szkoleniowcy i Dariusz Banasik i Ryszard Kuźma żywiołowo tam pomagają swoim zawodnikom w tym meczu. Frankiewicz do Rajewacza. Jest odgwizdany rzut wolny dla Siarki. Będzie kolejna okazja na stały fragment gry dla Siarkowców. Już do piłki podbiega Marcin Truszkowski. On będzie zapewne wrzucał tą futbolówkę. No i już pole karne wędrują i Walencik, i Stefanik, jest też Nadolski. Na razie nie zagrozili tymi swoimi fragmentami gry zawodnicy Siarki gospodarzom. Może teraz
Truszkowski pokazuje sędziemu jeszcze, że za blisko stoi mur. Truszkowski, dośrodkowanie w pole karne, przewraca się tam jeden z siarkowców, nie ma mowy jednak o faulu. Nadolski, jeszcze w pole karne, był tam bodajże Rajewacz, nie doszedł jednak do piłki zawodnik siarki. No i Pielak wybija na aut, wciąż przy piłce siarkowców, wciąż atakują podopieśnie Ryszarda Kuźmy. Nadolski, będzie chyba długi wrzut w pole karne. Pojawiał się dobry jeszcze Frankiewicz, ale Nadolski długo na Oziębałę. Wygrywa tą główkę Niewulis i będzie rzut rożny dla siarki. Tym razem w narożniku Dariusz Frankiewicz. Tylko Karol Hodowany. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w tym meczu w polu karnym znicza. Tylko Karol Hodowany i Artur Melon poza tym, poza obrębem szesnastki. Frankiewicz. Mocna wrzutka na długi słupek, zamyka tam akcję Nadolski. Nie udało się jednak dograć tej futbolówki w pole karne. Kolejny rzut rożny dla siarki. Tym razem Truszkowski w prawym narożniku. Truszkowski, jest tutaj Rajewacz. Rajewacz z pierwszej piłki jednak obok bramki Michała Wigajskiego. Siarkowcy teraz cisną, zostają na połowie znicza Pruszków. Teraz pruszkowianie trochę nie mogą wejść w tą drugą połowę. Siarkowcy lepsi są, no ale nic im nie pozostało tutaj tak naprawdę, tylko atakować. 3-1, wciąż przegrywają podopieczni Ryszarda Kuźmy. Wigajski. Kukiełka znów walczy z Januszewskim. Tym razem lepszy zawodnik znicza, jeszcze piłka w strefie obronnej siarki. Stefanik wycofuje do Melona. Melon wyjaśnia sytuację. Traore dobrze przebija do Truszkowskiego, a i zabrakło 5-10 cm Truszkowskiemu, żeby tą piłkę przejąć. Reklamują spalonego piłkarza, siarki są jednak przy piłce. Nadolski, długa piłka na Truszkowskiego. Truszkowski, reklamują rękę zawodnicy siarki, Przemysław Oziębała i Truszkowski. Nie ma jednak sygnalizacji arbitra. Walencik przepchnął teraz jednego z zawodników znicza. No i już wolny dla gospodarzy. Jesteśmy na kanale YouTube Polskiej Telewizji Sportowej. Przepraszamy za te problemy techniczne. Przy okazji, kiedy już jesteście u nas, kiedy oglądacie spotkanie znicza Pruszków z siarką Tarnobrzeg, subskrybujcie nasz kanał. Będzie się pojawiać dużo materiałów związanych z drugą ligą, a także mogę już zdradzić dużo materiałów związanych z siarką Tarnobrzeg, no i być może też w ciągu najbliższych tygodni kolejne spotkanie siarki Tarnobrzeg będzie transmitowane na naszej antenie. Banaszewski do Krzanowskiego. Pielak. Pielak walczy z Kukiełką i z Oziębałą. Oziębała teraz przepchnął Pielaka, wybija na aut. Nie spieszy się już piłkarzom z niczym, ale nie ma co się dziwić podopiecznym Dariusza Banasika. Tak jak mówiłem w pierwszej połowie, tylko 3 bramki w tym sezonie stracili zawodnicy znicza u siebie. Siarkowcy więc musieliby wyrobić 100% normę, żeby tutaj osiągnąć przynajmniej punkt. Oziębała teraz, ale świetnie ustawiony Andrzej Niewulis. Ciężko do przejścia są ja, Andrzej Niewulis i Arkadiusz Jędrych. Grudniewski prostopada do Niewulisa. Niewulis jeszcze był tam Chrzanowski, ale spalony Konrad Aluszyk podnosi rękę. Od rzutu wolnego rozpoczną siarkowcy. Frankiewicz. Karol Hodowany ma trochę miejsca, żeby wrzucić. Hodowany w pole karne. Nie ma tam jednak żadnego z jego partnerów. Jeszcze Frankiewicz starał się przerwać tą akcję. Podaje jednak wprost pod nogi jednego zawodników znicza. Banaszewski. Banaszewski do Grudniewskiego. Grudniewski. Krzanowski. Ładnie teraz grają zawodnicy znicza. Znów Banaszewski do Chrzanowskiego. Ten odgrywa do tyłu do Pielaka. Znów Chrzanowski. Teraz trochę znicz może pograć się piłką. To nie jest częsty widok w tej drugiej połowie boiska, spotkania. Nadolski teraz spóźnił się, wyprzedza go Max Banaszewski. Banaszewski przed polem karnym, blokuje go jednak Walencik. Jeszcze aut dla znicza. 65. minuta spotkania. Wciąż 3-1 dla gospodarzy. Tym
tym razem dobrze Nadolski wyprzedził Banaszewskiego. Jeszcze piłka wraca w tamtą strefę boiska. Błąd Nadolskiego, prosty pod nogi Banaszewskiego. Niedokładne uderzenie, ale wciąż w posiadaniu zawodnicy Znicza. Żurek walczy z Rajewaczem, lepszy okazał się Serb. Truszkowski do Hodowanego. Karol Hodowany jest kontra Siarkowców. Hodowany do Truszkowskiego. Truszkowski ściga się teraz z Kucharskim. Truszkowski na lewej stronie. Nie ma za bardzo co zrobić. Marcin Truszkowski jest atakowany przez dwóch piłkarzy Znicza. No i traci piłkę doświadczony zawodnik Siarki Tarnobrzeg. Jeszcze nabity Karol Hodowany i tylko aut dla Znicza Pruszków. Piłkę w rękach ma już Michał Kucharski. I tym razem aut dla Siarki. Już szybko wyrzuca Stefanik do Nadolskiego. Nadolski fatalnie zagrywa Bartosz Nadolski. Żurek prostopadle teraz do Grudniewskiego. Grudniewski sam na sam z Melonem. Grudniewski broni Artur Melon. Ależ dużo szczęścia mieli teraz piłkarze Siarki Tarnobrzeg, ale mogło to się skończyć gorzej, no bo jeżeli Grudniewski przewróciłby się po starciu z Walencikiem, to na pewno byłaby czerwona kartka i w dziesiątkę musieliby grać Siarkowcy. Jeszcze Żurek przewraca się. Sędzia uznaje, że był faulowany przez Hodowanego. No i rzut wolny dla zawodników Znicza Pruszków. Złości się tam teraz na ławce rezerwowych Ryszard Kuźma na Bartosza Walencika za tą poprzednią akcję. Fatalnie zachował się młody obrońca Siarki Tarnobrzeg. No i ma dużo szczęścia, że Grudniewski trochę więcej cwaniactwa nie dołożył w tej akcji. Tylko do końca chciał zdobyć bramkę, no bo było już praktycznie po meczu. Jest jednak wciąż groźnie. Rzut wolny dla Znicza. Zamyka tam Niewulis. Niewulis na długim słupku tuż obok bramki. Teraz moment meczu, w którym obudzili się w końcu w drugiej połowie piłkarze Znicza Pruszków. To oni są lepsi, to oni lepiej wyglądają. Melon będzie długie wybicie. Oziębała nie wygrał główki. No, na razie średni występ Przemysława Oziębały, tak to trzeba szczerze powiedzieć. Z tych nowych nabytków wygląda chyba najsłabiej. Filip Rajewacz jeszcze trochę za mało czasu przebywał na boisku, żeby go ocenić sprawiedliwie, no ale od Oziębały lepiej wyglądają i Karol Hodowany po lewej stronie boiska i Mamadou Traoré, który przecież strzelił gola. Właśnie Filip Rajewacz w środku pola. Rajewacz traci piłkę. Bartosz Żurek też traci piłkę. Futbolówka trafia do Hodowanego. Dużo teraz przebijanek i niedokładności. Żurek prostopadle do Grudniewskiego. Znów jest przy nim Walencik. Co tym razem zrobi Grudniewski? Grudniewski mija Walencika. Grudniewski wpada w pole karne. Po krótkim rogu broni jednak Artur Melon. Jeszcze Max Banaszewski. Banaszewski dobrze do Pielaka, niedokładnie na Kukiełka. Nie ma faulu. Pielak przed polem karnym. Uderzenie nad poprzeczką, uderza Mateusz Pielak. Kolejna zmiana w zespole Siarki Tarnobrzeg. Marcin Truszkowski opuszcza boisko, grający z numerem 11. Solidny występ Truszkina, ale zapewne od tak doświadczonego zawodnika Ryszard Kuźma wymaga więcej. Truszkin już nie pojawi się na boisku w jego miejsce. Z numerem 14 Robert Chwastek, który nie ma za sobą dobrej rundy, może teraz pokaże Ryszardowi Kuźmie, że warto na jego stawiać. Kolejna zmiana nastąpiła w zespole gości. Walczy Oziębała w środku pola z Januszewskim, przyjmuje piłkę Traoré nie może utrzymać się tej przy futbolówce, stracił równowagę trochę, ale wchodzą z akcją Siarkowcy. Na lewą stronę podanie do Rajewacza i spalony. To był jednak Robert Chwastek, na spalony był zawodnik, który przed chwilką pojawił się na boisku. No nie, jeszcze nie. To był Przemysław Oziębała. Chwastek na prawej stronie boiska teraz. Także ten... Teraz ten... Ta czwórka ofensywna. Chwastek, Traoré, Rajewacz, Oziębała będzie starała się tutaj jeszcze uzyskać dla Siarki coś w meczu w Pruszkowie. Kukiełka. Mariusz Kukiełka spokojnie na prawą stronę do Nadolskiego. Szybszy jest jednego piłki Robert Chwastek. Robert Chwastek do Kukiełki. Niedokładnie trochę, ale Kukiełka jeszcze utrzymuje się przy piłce. Dobry powód Banaszewskiego. Tomczyk na prawą stronę do Żurka. Żurek przepuszcza piłkę. Czy dojdzie Żurek? Doszedł. Nie będzie autu dla Siarki. Bartosz Żurek przy piłce. Do Banaszewskiego. Bardzo aktywny Max Banaszewski w tej drugiej części boiska.
i aut dla Znicza. Utrzymują się przy piłce zawodnicy gospodarzy i o to chodzi trenerowi Dariuszowi Banasikowi. Oni nie muszą już tutaj wymyślać fajerwerków, oni tutaj nie muszą strzelać bramek, wystarczy to, co jest, a więc wynik 3-1. Żurek. Banaszewski ładnie chciał minąć Stefanika, nie dał się jednak nabrać doświadczonej obrońcy siarki. Podanie na Rajewacza, dobrze jednak Arkadiusz Jędrych. Solidny bardzo ten blok defensywny Znicza Pruszków. Na środku obrony Arkadiusz Jędrych i Andrzej Niewulis, no nie dają za bardzo pograć. Nie dali najpierw pograć ani Mamadou Traoré. Teraz Filip Rajewacz także trochę zagubiony. Bardzo dobrze zareglowali środkową strefę boiska obrońcy Znicza. No i solidnie też wyglądają i Michał Kucharski, i Mateusz Pielak, a więc boczni obrońcy. Akcja siarki, Oziębała do środka do Frankiewicza, ma trochę miejsca Frankiewicz, prostopadły, szukał Rajewacza, ale świetnie Arkadiusz Jędrych. Walencik fauluje Maxa Banaszewskiego, rzut wolny dla Znicza. Coraz mniej czasu mają siarkowcy na to, żeby uzyskać tutaj choćby punkt. 72 minuta, wciąż 3-1 dla Znicza Pruszków. Po dwóch bramkach Daniela Nawrockiego, jeden trafieniu Karola Grudniewskiego. Na 3-1 odpowiedział Mamadou Traoré, no ale to na razie wszystko, na co było stać się siarkowcy w tym spotkaniu. Stefanik. Frankiewicz, trochę poskoczyła mu piłka, musi szybko grać Frankiewicz, niedokładnie przez to. No i Andrzej Niewulis po profesorsku do Michała Bigajskiego. Niewulis. To były zawodnik m.in. Jagiellonii Białystok czy Górnika Łęczna, a także mimo młodego wieku doświadczony zawodnik. Walka w środku pola, traci futbolówkę jeden z zawodników Znicza, konkretnie Pielak. Nadolski wycofuje do Stefanika. Stefanik podchodzi z tą akcją do Hodowanego. Karol Hodowany. Mamadou Traoré jest już prawie w polu karnym. Traoré nie ma jednak za bardzo z kim grać, napastnik siarki. Teraz zagrywa do Hodowanego. Hodowany zrobił kółeczko, ale także nie ma za bardzo partnerów. Hodowany teraz poszukał Oziębały. Oziębała jeszcze walczy z Jędrychem, ale od bramki zacznie Michał Bigajski. I mają trochę pomysłu siarkowcy na to, jak tutaj zmęczyć tą obronę Znicza. Bardzo dobrze ustawiają się zawodnicy gospodarzy. Już zapalone Jupitery na stadionie w Pruszkowie. Zimno się zrobiło na stadionie w Pruszkowie. Na pewno odczuwają to piłkarze obu drużyn, ale oni muszą jeszcze tutaj 20 minut powalczyć o punkty w drugiej lidze. Kukiełka. Słychać teraz doping dla siarki. Nie wiem, czy kibice siarki pojawili się na stadionie w Pruszkowie, czy dopiero teraz dojechali zawodnicy, kibice siarki. Rzut wolny dla siarki, tymczasem zaraz zobaczymy, czy to rzeczywiście kibice siarki jakąś zorganizowaną grupą przyjechali na to spotkanie, bo było słychać przed chwilką doping dla siarki. Tymczasem rzut wolny, Dariusz Frankiewicz już ustawia piłkę, już będzie dośrodkowywał. Frankiewicz pokazuje partnerom, jakie rozwiązanie wybierze. Mocna bita piłka na długi słupek, Nadolski skakał tam do główki z Niewulisem. Wygrywa jednak główkę Niewulis, jeszcze Nadolski walczy z Pielakiem. Utrzymują się przy piłce zawodnicy Znicza. Pielak, długie wybicie teraz pod pole karne. No i Chwastek ściga się z Banaszewskim. Chwastek wycofuje do Melona i Melon dobrze z pierwszej piłki. Kukiełka przegrywa za siebie, ale był tam tylko Januszewski. Chrzanowski do Pielaka. Uspokajają grę teraz zawodnicy Znicza. Trener Ryszard Kuźma pokazuje, żeby wyżej wyszli jego zawodnicy, żeby wyżej pressingiem zaatakowali, ale to może spowodować groźne kontry. Takie akcje jak ta, Grudniewski przed pole karne do Maxa Banaszewskiego, ale nie był w stanie nic zrobić tam zawodnik Znicza Pruszków, to był Paweł Tomczyk. Niewulis. Krzyżowe podanie do Grudniewskiego, źle ustawiony Stefanik, przepuszcza Grudniewski do Żurka. Grudniewski przed polem karnym, znokautował teraz jednego z zawodników siarki Tarnobrzeg. Leży w bezruchu bodajże Karol Hodowany,
Ależ dostał strzała zawodnik lewy obrońca siatki Tarnobrzeg, no praktycznie z dwóch metrów takie uderzenie, no musi boleć, musiał poczuć to lewy obrońca siatki, no ale miejmy nadzieję, że nic tam złego się nie stało. Wstaje teraz Hodowany, ale trochę zdezorientowany zawodnik siatki. Wysyła go poza boisko sędzia Konrad Taluszek, no bo już bieg na murawę masażysta w takim przypadku musi zejść z boiska zawodnik siarki. 10 kibiców otrzymujemy taką informację, że przyjechało tutaj do Pruszkowa, ale nie jest to zapewne zorganizowany wyjazd, bardziej prywatny wyjazd na mecz siarki Tarnobrzeg. No trochę późno pojawili się, nie widzieli bramek, ale miejmy nadzieję, że jeszcze jakieś bramki tutaj zobaczą. 76 minuta wciąż, 3-1. Nie widać pomysłu w ekipie siarki na to, jak zdobyć tutaj tą kontaktową bramkę. No ale nie przez przypadek zawodnicy Znicza, tylko trzy bramki tutaj na własnym boisku stracili przez cały na razie sezon. Chwastek dobrze podszedł, dośrodkowuje w pole karne, ale wprost Wieluszewskiego. Januszewski niedokładnie teraz do środka pola. Jędrych wybija futbolówkę, nie ma jednak faulu. Nadolski szybko do Frankiewicza. Dariusz Frankiewicz prostopadle szuka tam Oziębały. Jest Chwastek. Chwastek do Frankiewicza. Ponownie Robert Chwastek, ma trochę miejsca, żeby przyspieszyć. Filip Rajewacz. Rajewacz niedokładnie jednak do Łukasza Nadolskiego. No, nie pokazał nam się na razie z dobrej strony ten nowy nabytek siarki Tarnobrzeg, który przeszedł z Serbii. 22-letni napastnik nie rzucił nas na razie na kolana. Frankiewicz przejmuje piłkę niedokładnie, teraz zagrywa mu Oziębała. Frankiewicz jednak nieustępliwy, walczy do końca, no i odzyskuje piłkę, także wywalczył aut. I faul. Kukiełko szybko do Stefanika. Jest na lewej stronie Hodowany, już wrócił do gry, już wszystko w porządku z jego głową. Kukiełka szuka Traorę. Kukiełka za mocno, jednak trochę jeszcze walczy Traorę z Kucharskim. Traorę zbyt agresywnie, zbyt niebezpiecznie zagrał napastnik siarki Tarnobrzeg. No i leży teraz na murawie jeden z zawodników Znicza Pruszków, trzyma się za rękę tam bodajże Michał Kucharski. Prosi o pomoc medyczną sędzia Konrad Taluszek. Tak jak mówiłem, w pierwszej połowie w obu zespołach brakuje najlepszych strzelców, no bo w siarce jest to z pięcioma trafieniami Daniel Koczon. Natomiast w drużynie Znicza 9 goli już w tym sezonie ma Maciej Górski. On wisi za kartki, no ale jak widać nie przeszkodziło to zawodnikom Znicza Pruszków, żeby strzelić tutaj 3 gole i prowadzić 3-1. I będzie żółta kartka dla Michała Bigańskiego. Sędzia Konrad Taluszek już kilkakrotnie sygnalizował mu, że za wolno wznawia tą grę z piątki Michał Bigański. No i teraz nie wytrzymał jednak sędzia i pokazał żółtą kartkę. Bigański. Kukiełka dobrze wygląda w środku pola jako defensywny pomocnik. Wygrywa tam praktycznie wszystkie główki bardzo solidnie. Mariusz Kukiełka gra. Chyba lepiej niż na środku obrony wygląda Kukiełka. No bo nie wychodziło to siarkowcom w pierwszej połowie, co zresztą pokazuje wynik. Niewulis szybko do Żurka. Bartosz Żurek przyjmuje piłkę, jest przy nim Hodowany. Żurek i Hodowany. Żurek wypuszcza sobie piłkę. Karol Hodowany dobrze jednak się zastawia. I od bramki Artur Melon. Stefanik. Coraz mniej czasu, siarkowcy, za chwilkę rozpocznie się, już się rozpoczęła właściwie 80 minuta meczu. Jeszcze około 10 minut plus to, co doliczy sędzia, tyle czasu mają zawodnicy siarki, a teraz będzie żółta kartka dla Karola Hodowanego za to ostre wejście, zbyt ostre uznał sędzia. I będzie także zmiana w zespole Znicza Pruszków. Z numerem 17 boisko opuści Artur Januszewski, bardzo doświadczony pomocnik, który tam trzymał cały środek pola Znicza w ryzach.
W jego miejsce na murawie pojawia się z numerem 14 Piotr Górzęda. To środkowy obrońca, zawodnik, który grał m.in. w Szynniku Jarosław, czy także w klubach z Finlandii. Co ciekawe, on był bardzo blisko siarki Tarnobrzeg przed tym sezonem. Zresztą był już nawet na zdjęciu grupowym z siarką. Siedział razem z zawodnikami tarnobrzeskiej ekipy, no ale nie dogadał się ostatecznie z tarnobrzeskim klubem. No i trafił do Zniczana tej zimy. Walka teraz przed polem karnym siarki, nie ma faulu. Ruszają z kontrą siarkowcy. Frankiewicz do chwastka. Jest Traore. Traore na prawą stronę. Nadolski ma trochę miejsca. Zagrywa szerzej do chwastka. Robert Chwastek. Jest przy nim Piela. Chwastek do środka na lepszą lewą nogę. Chwastek do Nadolskiego. Nadolski nie przyjął jednak piłki. Nie w tempo trochę wypuścił sobie tą futbolówkę Nadolski. No i tylko na strachu skończyło się dla kibiców Znicza. Jeszcze z autu Nadolski do chwastka. Nadolski. Taki pinball teraz piłkarski po prawej stronie boiska. No i piłka wychodzi za linię bramkową. Rozpocznie Michał Bigajski. Teraz już Bigajski trochę szybciej musi wznawiać te piątki, no bo już jedno ostrzeżenie dał mu sędzia Konrad Aluszyk. Drugiego już może nie być. Znów Kukiełka walczy w środku pola, tym razem z Szanowskim i znów Kukiełka wychodzi z tego pojedynku zwycięsko. Chwastek chciał minąć ładnie Pielaka, ale zabrakło mu trochę miejsca, żeby odejść od zawodnika siarki Znicza. Była piłka na Grudniewskiego, Grudniewski walczy z Walencikiem, nie może sobie poradzić z Grudniewskim Walencik. Teraz źle Stefański do Nadolskiego i znów Grudniewski przejmuje piłkę. Grudniewski prostopadę do Banaszewskiego, dobrze jednak asekuruje Stefanik. Robert Chwastek ma na plecach Pielaka. Chwastek schodzi do środka. Jest Nadolski do Rajewacza. Rajewacz bardzo ładnie mija jednego zawodników Znicza. To jest Piotr Górzęda. Górzęda jednak świetnie wraca za Rajewaczem. Dobra pierwsza interwencja Górzędy, a to jest ważne dla obrońcy, żeby dobrze wejść mecz dobrą interwencją. No i udało się to Górzędzie. Chwastek. Chwastek pada. Będzie rzut wolny dla siarki. Już idzie do miejsca, z którego będzie wykonywany rzut wolny Dariusz Frankiewicz. No i już pole karne wędrują wieżowce siarki, a więc Stefanik, Walencik, Nadolski czy Mariusz Kukiełka. Jeszcze ustawia tam mury sędzia liniowy. Już przygotowany do wrzutki Dariusz Frankiewicz. Gwizdek Aluszczyka. Frankiewicz pokazuje kolegom, jak będzie wyglądała ta wrzutka. Frankiewicz, mocne dośrodkowanie w pole karne. Groźna sytuacja dla siarki. Przedłużał tam to dośrodkowanie Mariusz Kukiełka, ale nie zamykał nikt tego na długim słupku. No i wciąż 3-1 i będziemy mieli kolejną zmianę w zespole Znicza. Bartosz Żurek, bardzo dobry występ tego prawego pomocnika Znicza. To jest były zawodnik m.in. Legii Warszawa czy Krakowi Kraków. Dobry występ Żurka. Aktywny był tam po prawej stronie, kłopoty miał z nim Karol Hodowany, no i w jego miejsce na murawie pojawia się Patryk Kubicki, a więc syn znanego polskiego piłkarza i trenera Dariusza Kubickiego. Zobaczymy, jak młodszy z rodu Kubickich pokaże się w tych ostatnich 7-10 może minutach. Tymczasem przy piłce siarka, Chwastek. Oziębała prostopadle, szukał Rajewacza, dobrze ustawiony jednak Górzęda. Frankiewicz nie zgasił tej piłki. Jest Tomczyk na lewą stronę do właśnie Kubickiego. Patryk Kubicki, Kubicki z Nadolskim. Świetnie jednak Nadolski pokazał doświadczenie prawo obrońca siarki. No i ruszają z kontroły podobieśni Ryszarda Kuźmy. Traore do Chwastka. Robert Chwastek ma teraz trochę miejsca. Jest szybki, może ruszyć Chwastek, ale po profesorsku poradził sobie z nim Pielak. Pielak wycofuje do Górzędy. Górzęda zostawia jednak piłkę Bigajskiemu. Długi wykop pod pole karne. Walencik walczył o główkę z Grudniewskim. Ten jednak był wcześniej na spalonym. Od rzutu wolnego rozpoczyna siarka. Coraz mniej czasu do siarki, żeby chociaż punkt tutaj wywieźć z Pruszkowa. Teraz dobre zagranie do Rajewacza. I nie wiem, co teraz zrobili piłkarze siarki. Rajewacz chyba myślał, że był na spalonym. Zostawił więc piłkę Hodowanemu. Ale wyglądało to mocno komicznie.
zapraszam do sali konferencyjnej, trenerów obu zespołów oraz przedstawicieli mediów. I przypominam, Bigajski od bramki. 85. minuta meczu. 86. minuta meczu właściwie rozpoczęła się wciąż. 3-1 dla Znicza. 22 w niedzielę Znicz Pruszków energetyczny. Jeszcze akcja siarki, też w pole karne Hodowanego, ale nie było tam żadnego z piłkarzy siarki. Podejmują RKS Okęcie. Serdecznie zapraszam. Długa piłka, Walencik teraz wybija na out. Już trochę widać rezygnację po grze siarkowców, już nie ma w nich takiej agresji, takiego chcieństwa jak na początku tej drugiej połowy boiska. Już chyba sobie zdają sprawę, że jest coraz mniej czasu i coraz mniej szans na to, żeby wywieźć tej chociaż punkt. Z autu Kucharski. Walczy tam o piłkę jeden z zawodników Znicza, jest przed polem karnym Kubicki, do tyłu do Krzanowskiego, pada na murawę, jeszcze tam starcie z Mariuszem Kukiełką, uspokaja ich sędzia Aluszczyk. Kibice Znicza, piłkarze Znicza już doskakują do sędziego, żeby ten pokazał tą żółtą kartkę Mariuszowi Kukiełce, ale chyba skończy się bez upomnienia ani dla Kukiełki, ani dla Krzanowskiego. Będziemy mieli jeszcze jedną zmianę w zespole Znicza Pruszków. Karol Grudniewski zejdzie z murawy. Bardzo dobry mecz tego napastnika z Pruszkowa. I trzecia bramka, to właśnie bramka jego autorstwa, kiedy zszedł po prawej stronie do środka, uderzył lewą nogą. Po długim rogu futbolówka odbiła się jeszcze od nogi Mariusza Kukiełki. No i było 3-0 wtedy dla Znicza Pruszków. Dobry mecz Karola Grudniewskiego, w jego miejsce grający z numerem 16 Mateusz Muszyński. A tymczasem rzut wolny dla Zniczy. Tylko trzech piłkarzy Znicza w polu karnym. Miękka wrzutka, ale wprost na głowę Walencika. Oziębała. Rusza. Hola. I teraz faul. Faul dla Znicza. Uznał sędzia, że chyba siadełko tam zrobił Przemysław Oziębała Michałowi Kucharskiemu. Długie podanie na lewą stronę. Jest tutaj Kubicki, Patryk Kubicki. Przy nim Nadolski. Pierwszy pojedynek wygrał Nadolski. Teraz także Nadolski okazał się bardziej doświadczony. Jeszcze Kubicki do końca, jednak walczy z chwastkiem. Kubicki wpada w pole karne. Kubicki wzdłuż pola karnego. Zamykał tą akcję. Jeden z zawodników Znicza. No i powinno być tak naprawdę 4-1. Max Banaszewski miał świetną sytuację na czwartą bramkę. No ale nieudanie zamknął tą akcję za wysoko. Zabrakło mu tam dobrego ustawienia, żeby zdobyć czwartą bramkę dla Znicza Pruszków. Jeszcze siarkowcy w 89 minucie meczu wyprowadzają akcję. Chwastek do Nadolskiego. Bartosz Walencik do Stefanika. Jest Dariusz Frankiewicz. Może jeszcze jedna wrzutka w pole karne. Teraz już można już grać na chaos, żeby tam coś się wydarzyło. Nadolski do Chwastka. Chwastek w pole karne przerzuca jednak wszystkich. Chwastek jest jeszcze na lewej stronie. Walka Kukiełka. Walczył z Kucharskim. Pada teraz na murawę i Kucharski. Pada też Banaszewski. No i żółta kartka dla Hodowanego. Druga żółta kartka w tym meczu. I nie skończy tego spotkania Karol Hodowany. Czerwona kartka dla lewego obrońcy siarki Tarnobrzeg. W dziesiątkę będzie kończył ten mecz. Kończyła ten mecz ekipa z Tarnobrzega. Nie jest to dobra informacja dla Ryszarda Kuźmy, no bo Karol Hodowany to jest młodzieżowiec, to jest zawodnik, na którego chciał stawiać się trener Ryszard Kuźma. No i teraz będzie musiał jakoś inaczej na następne spotkanie z energetykiem Rów Rybnik wymyślić tą jedenastkę Ryszard Kuźma. Za chwilkę rozpocznie się doliczony czas gry w tym spotkaniu. Zobaczymy, ile doliczy sędzia Konrad Aluszyk do tych 90 minut. Walka w środku pola Kukiełka do Rajewacza. Rajewacz starał się zagrać do Oziębały, niedokładnie jednak Rajewacz.
Jeszcze Oziębało idzie pressingiem na Arkadiusza Jędrycha. Jędrych świetnie na lewą stronę do Pielaka. Pielak główką do środka. Walka tutaj Nadolskiego z Chrzanowskim. No i Chrzanowski wybija piłkę, bo leży tam jeden z jego partnerów. Trzy minuty tyle jeszcze. Będziemy oglądali to spotkanie. Co najmniej 3 minuty jeszcze będzie trwało to spotkanie. Leży teraz na murawie jeden z zawodników z Nicza Pruszków. No i tutaj już nic nie powinno się wydarzyć. To spotkanie zakończy się zapewne takim wynikiem. 3-1 z Nicz Pruszków prowadzi z Siarką Tarnobrzeg. No i 3 punkty zainkasuje tutaj z Nicz Pruszków. Pierwsze 3 punkty po tej przerwie zimowej. Będzie miał teraz 4 punkty przewagi nad Siarką Tarnobrzeg. Siarkowcy z kolei będą tracić 8 punktów już aż do tej strefy zwycięzców, można powiedzieć, do drużyn, które będą awansowały do pierwszej ligi, a także 7 punktów do strefy barażowej. Także w złej sytuacji już na początku tej rundy Siarkowcy, którzy jednak po cichu tutaj liczą, że może uda im się awansować do pierwszej ligi. Po tym spotkaniu ich sytuacja na pewno nie będzie łatwa. Jeszcze przy piłce Mateusz Pielak do Kubickiego, pada na murawę Kubicki, nie ma jednak fauny Mariusza Kukiełki. Traore do Frankiewicza, Frankiewicz na prawo do Roberta Chwasta. Chwastek idzie mu na obieg Nadolski, Chwastek podaje właśnie Nadolskiemu. Nadolski świetnie jednak Mateusz Pielak, znakomity masz tego nowego obrońcy. Pielak ładnie chciał to zrobić, Mateusz Muszyński dobrze jednak zorientował się. Walencik. Minuta i 20 sekund pozostało do końca tego spotkania. Znów Mateusz Pielak. Muszyński. Ciekawe zagranie Muszyńskiego. Nie udało się jednak. Jeszcze aut dla Siarki. Już Robert Chwastek szybko szuka Frankiewicza. Frankiewicz. Filip Rajewacz. Bezproduktywny jednak Rajewacz w tym spotkaniu. No i Siarka ten mecz będzie kończyła w 9. Dariusz Frankiewicz. Żółta kartka i czerwona dla zawodnika Siarki Tarnobrzeg. Fatalnie się ten mecz rozwinął dla Siarki Tarnobrzeg. Nie dość, że Siarkowcy przegrywają tutaj 3-1, przegrają to spotkanie. No to jeszcze kończą mecz w 9 i bez Dariusza Frankiewicza i bez Karola Hodowanego będą musieli radzić sobie w meczu z Energetykiem Refrygnik. Jeszcze żegnany przez kibiców Dariusz Frankiewicz schodzi powoli z boiska. Kapitan Siarki. 15 sekund do końca, już chyba nie będzie przedłużał tej agonii Siarki Konrad Aluszyk z Nicz. Zasłużenie wygrywa 3-1, mimo że zawodnicy z Pruszkowa, no tak w pierwszej połowie dość przypadkowo zdobywali te bramki, no to wyprowadzili się na prowadzenie 3-0. No i kontrolowali to spotkanie, nie ułożyło się zupełnie to spotkanie dla zawodników Siarki. Teraz jeszcze przewraca się jeden z zawodników z Nicza i co? Czy będzie kolejna czerwona kartka? Stefanik fauluje jednego z zawodników z Nicza. Jaką decyzję podejmie sędzia Konrad Aluszyk? Nie, bez kartki już chyba oszczędzi Marcina Stefanika Konrad Aluszyk, chociaż gdyby taka sytuacja miała miejsce na przykład w 50 minucie przy akcji 0-0, no to na pewno zawodnicy z Nicza tutaj protestowaliby i domagaliby się czerwonej kartki dla Stefanika. A więc będzie jeszcze szansa na czwartą bramkę dla zawodników z Pruszkowa. Rzut wolny. Ustawia się przy piłce Max Banaszewski, ustawia się też Mateusz Pielak. Zobaczymy, który z nich uderzy na bramkę Artura Melona. Chyba Mateusz Pielak będzie uderzał. Max Banaszewski jednak ponad murem łapie futbolówkę Artur Melon. I kończy to spotkanie sędzia Konrad Aluszyk. Z Nicz Pruszków wygrywa z Siarką Tarnobrzeg 3-1, dwie bramki Daniel Nawrocki, jedna bramka Karol Grudniewski. Kontaktową bramkę dla Siarki zdobył Mamadou Traoré. To była jedyna rzecz, na jaką stać było dzisiaj Siarkowców w tym spotkaniu. Zasłużone zwycięstwo. Gospodarze, dziękujemy za to, że byliście z nami. Z Nicz Pruszków wygrywa z Siarką 3-1. Zapraszamy na kolejne transmisje w polskiej telewizji sportowej, na nasz kanał ptsportowa.pl i na nasz kanał na YouTubie. Subskrybujcie nas na YouTubie. Tomasz Zieliński, życzę miłego wieczoru.